Siemaneczko Moreczki, ja jestem Andy, jest tutaj dzisiaj ze mną Patryk, jak widzicie. Emano. No jesteśmy na Insidzie, jest event do 10 grudnia, dobrze mówię? No coś takiego. Taki świąteczny, mikołajkowy, no i jak sami widzicie Patryk wam macha, tutaj mamy choinkę, to jest nowy spawn, gdzie nas rexpi. I co, tutaj taki ładny klimacik jest, możecie sobie z elfami pogadać jak chcecie. Kurde, chrypkę mam jakąś, nie wiem, albo miałem takie wrażenie. Dobra, nieważne. Możecie sobie pogadać. Na Ralfie. ogólnie tutaj się nagrodę odbiera. Tutaj, no. Od Mikusia, nie? Tak. Rozpocznij. Klikasz, masz może coś i o, niestety czy już odebrałeś prezent. Kolejny możesz masz odebrać może 9. coś dla mnie? Co 3 dni Tak, można to odebrać, klikasz. jak widzicie? Tak. Musisz się zastanowić, czy zasłużyłeś. Co? Po prostu poczekaj, aż ci wyskoczy się GUI. A, czyli ja tu teraz, on tu jakby do mnie pisze tego, w sensie powiedzmy mówi. No. Okej, okay. A dobra. I macie do wyboru, jak sami widzicie. Ja wziąłem 5000. Powiem ci, że to jest dobry pomysł, bo albo najlepszym szczerze to jest auto, w sensie posiadłość, ale pojazd albo pieniądze. I tak masz na razie do wyboru mieć 3 auta. Ale w sensie i ogólnie chyba mówię, nie? Bo gold czy diament kończy się po kilku dniach, a te rzeczy to można zawsze, nie? Pieniądze to nie do końca, bo to tego, ale na tą chwilę to akurat weź pieniądze pieniądze są lepsze. No, weź 5000. Dobra, dostałem, mam 14 koła przy sobie, gdzie tu i teraz bankomat? Kliknij, chodź tu jeszcze i kliknij, rozpocznij zmowę i kliknij, masz może dla mnie jakieś zadanie? A na Mikusia rozpocznij. To, tak, żeby tak, pracę tak. rozpocząć, czy trzeba co? Może dla mnie jakieś Nie, zadanie? nie, nie. A co to za zadanie? Jakbyś mógł wytłumaczyć? To by było fajnie. Weź zobacz, czy masz takie same co ja, że dać 500 lub więcej. No tak, ale on mi tylko napisał. Daj mi no tak. pomyśleć. No ile będzie myślał? Ale choinka tutaj, no, przecież kurde. Jest. Dalej, w sumie miałbym pewne zadanie dla A, ciebie. Dobra, to w wysokości 500 lub więcej to już tak, zależy czyli od ciebie, patrz, no. Handluj ze mną. Handluj. Patrz, ja ci daję 500 i ty mi oddajesz te 500. Zobaczymy. I co to rozwalimy. Się stanie? Przyjmij. Pierwsze zadanie od Mikołaja zostało wykonane. Wróć do Mikołaja. Dobra, i teraz ty mi Dobra. Oddaj te 500. Już razem ci jakby. Przysłałem to. Na filmie nawet mam to nagrane. Ja podałem 500 i ty dałeś 500. Razem daliśmy. Aha. No to dobra. I masz teraz może co? dla mnie Masz jakieś nowe zadanie? zadanie dla mnie znowu? Dwa prezenty Powinno dla mieć. ciebie. Proszę o to dwa prezenty dla ciebie. Jeden możesz otworzyć, a drugi przekaż jakiemuś graczu. Na pewno się ucieszę. Dawaj. Czyli? Tobie. Handluj. Ale co on nadał? No dawaj, zaraz obczajmy. Dawaj ten handel. To się obczai. Dzień świąteczny. No dawaj, handlujemy. Jeden zdajesz mi, a jeden tobie i już mam wykonane. No gif. Halo. Nie śpi. No, handluj. O. Dobra, w innych, inne? Nie? W ekwipunku. Tak, ekwipunek i na samym dole masz. Ja ci daję? I ty mi dajesz. Zaoferuj przedmiot. Zatwierdź. Potwierdzam, kurde, jeszcze 3 sekundy. Czekaj, 3. O, git. Czekaj, drugi jest. Kolejne zadanie. No nie, no. My tutaj Mikusia zrobimy zaraz całego. Proszę o to kolejne dwa prezenty dla ciebie. Kolejnym twoim zadaniem będzie odnalezienie jednego z moich pomocników, elfa Trawina. Wysłałem go już trochę czasu temu po moje ulubione ciasteczka. O i nie. Mleko do Seven Store. A dalej nie wrócił. Czy mógłbyś go poszukać? Ale Seven Store to jest. Gdzie? Czekaj, Seven Store, Seven to Store. To też jest dobre pytanie, gdzie to jest. Nie? O Boże, mam 3 prezenty. Użyj. 500 dolców? 500? Dobra, Seven Store, musimy szukać go. To dawaj pracę najpierw pokażę, bo żeby tu było ogarnięte, a ten se kurde czym przyjechał. Dobra. Dobra, to czekaj, lecimy, inne. Może tą robotę tu pokażemy. Ja mam 4 prezenty, czekaj, użyj. Ja właśnie je otworzyłem. 500. Kolejne 500. No. Dalej łatwy nie wiem zarobek co. To się zwie.
i użyj. Kolejna Tamten pędzelka. holuje, kurde, nie no. Widzisz, same jakimi tu... No, same 500. Gdzie ty tu masz zaparkowane auto? Właśnie trzeba jechać. Serio? Iść, no. Oj, ale nie mogę. Dobra, to biegniemy. To mała przerwa, okay. Ludziska. Widzimy się za chwilę. Okej, ludziska, jestem ponownie. Jak sami tutaj widzicie, słyszycie, jest ta praca tutaj. Mamy tutaj tą robotkę. A jak ten elf miał nazwę? Prawin. Prawina. Dobra, bo tu mamy jakiegoś. Dobra, to tylko to. Nieważne. Okej, praca na czym polega? Ogólnie, jak sami widzicie, mamy nawet osiągnięcia, punkty na konto. Tak, tak. Już 80 punktów ma tobie jeden. Dobra. I jak to działa, bo nie przeczytałem. Tu się lata jakoś, czy coś? Sadem się lata. Jak ci załaduje się i ci pokażę. O, leć. Aha. I musisz... Ale dobra, jeszcze musisz... strzałek muszę używać. Tak, i słuchaj, i jak ci się pokaże taki ten, no nie? No. Taka obręcz, to musisz przed tą obręczą przytrzymać H. Pierwsza obręcz, to jest nieważne. Kolejna obręcz, która jest gdzieś 4000 albo 5000 albo 2000 dalej, to tak. A czyli jeżeli w skrócie... jeżeli wiesz, że ta obręcz jest nad miastem jakimś, to po prostu, albo nad budynkiem, to po prostu przytrzymujesz przednią H, czyli zrzucanie prezentów. Dobra, ale pierwszą muszę ogólnie zaliczyć, żeby w ogóle dalej lecieć, dlatego ja miałem z tym problemy, no nie? Pierwszy jest easy. Pierwszy Dobra, jest jak easy. Tu się lata? No wsadem. Okej. Okay. Wydech został ostrzeżony przez Andy, XD. Czemu go ostrzeżyłeś? To nie ja. Dobra, nie. Ale kurde fajny model, tylko szkoda, że te renifery, powiedzmy, no, nie ruszają się, ale fajna podmianka za jakiś tam samolot. Tak, wiesz czemu myślę, że pod samolot? Bo zaraz sobie po lewej i po prawej stronie masz takie smugi. Skrzydła. Mhm. A ja nawet śmigło, kurde, słyszę silnik bardziej. No. Ale kurde, pomysł... Jest ciekawy. Ogólnie jak to wygląda? Pozostałe prezenty 10 sztuk. Czy 10 prezentów muszę dostarczyć? 10 tych, no. I później no. Wracam, czy klikam M po prostu? Tak, po prostu albo wracasz, albo po prostu klikasz M i zaczynasz jeszcze raz od nowa. Okej, okay, dzięki za info. Działa wszystko dobrze. Szkoda tylko, że cała mapa nie jest zbielona, tylko drzewa. Jest. Cała mapa zbielona. No to coś mi się albo nie wczytało, albo ja nie wiem. Nie, bo z daleka ci się nie wczytuje. Taki za bardzo dobry rendering, to nie ma. Ej, a, też raz. Czemu? Czemu? On sam leci, nie muszę kurde nic klikać kompletnie? Tak. No bo licznika prędkości nie ma i się też zastanawiam. Kurde, kozak to wygląda. Jakby... I H muszę trzymać jak wlatuje w punkt, rozumiem dobrze. Przed, ale ile metrów? No po prostu przed nim. Jest pewna rzecz, bo nie wiem, gdzieś teraz robi organizację, bo już ich nie ma. Nie rozumiem. Nie ma pedów. To co? Że miejscu. No nie można zrobić. Nie może robić organizacji. No to wystarczy, to się chłopie poczeka, zrobi się później i gotowe, kiedy będzie można. Kasę mamy, to się ogarnie. Ja sobie w takim czasie ogarnę po prostu auto na najbliższy czas i będzie fajnie. Przynajmniej tak się postaram, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chłopie, już jest 12... O, jeden. Już jest 12 minut filmu. Dobra, nie wiem, jak to wygląda, tak... tego, że to tak tyle trwa już, ale nie będę nic tutaj mówił, bo lecę nad kraterem, chłopie. Ale fajne, naprawdę to jest fajny model. Nie wiem, kto to modował, w sensie ten model robił, ale ktoś, kto to tworzył, propsy dla niego. Ładne teksturki użył i fajnie to zrobił. No. Na pewno trochę posiedział przy tym, to trzeba powiedzieć, ale zrobił tylko jednego renifera
On wkleił każdego, tak jak widać, bo są chyba takie same. Jedynie to jest wada, mógł każdego troszkę inaczej zrobić. I ten na przodzie, co mógł im trochę nosy zrobić czerwone, bo to tak trochę się kojarzy z filmów, z bajek i wszystkich innych, nie? To by fajnie pasowało do klimaciku, ale nie ma co narzekać. Ogółem tutaj jeszcze 2500 metrów zostało, ok. Dobra. Jadę, lecę nad wodą, mostik tutaj. Jestem w Tierra Robada, normalnie. Ciekawe, ogółem, jak te punkty tu wyglądają i ogólnie, co to są, ten wykres jest tam po prawej, jakieś zielone, czerwone, żółte, że wysokość moja, nie rozumiem. Właśnie zielone lepiej, to jest właśnie wysokość i na zielonym najlepiej. No bo po pierwsze pomyślałem, że to jest wykrycie. Że mnie wtedy też, widać, czy też, coś. Też. Bo tam coś pisze, ale nie chce mi się tego czytać, szczerze. Dobra, trochę muszę zlecieć w dół, bo tutaj jest punkt niżej. O kurde, muszę zawrócić chyba. Albo mogę tak od boku w punkt wlecieć? Obczaim. Dzwonimy, ho, 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 normalnie. Dzwonki. Uwaga. Zaliczyło to, łe, tam, to się da. O jeny, 6000 metrów ode mnie? Ej, no ale jako praca fajna, tylko ile się za punkt zarabia? To jest też dobre pytanie. Nie wiem. Powinienem mieć w banku... A, muszę wszystkie trasy zrobić i wtedy dopiero pieniądze dostaję. Nie. A to jak to działa? No w bankomacie masz, przecież masz zaznaczone, że do konta leci. To chwila, mam 9500, oddałeś powiedzmy. Mi 5, oddałeś mi 5000. Ale z konta? Na organizację. Bezpośrednio przy sobie, to wiesz. To tak, pieniądze na koncie mam 9495, powiedzmy 9500 i w banku mam 11800. Dobra, czyli 9500 i 11800. Dolecę do punktu i obczaję. Ok, jesteśmy już blisko punktu. Obczajmy teraz, sprawdźmy w jakim razie jak to działa. Uwaga. Wleciałem. I ile mam sianka? 9, 4. Ej, mam tyle samo, mówię. Chyba 10 punktów trzeba zrobić, żeby coś zarobić. Kasy mi nie przybyło przynajmniej, ty. Jesteś, Patryk? Halo? Ja dostałem. No to ty, kurde, nie mów, że ja zbieram punkty, a ty kasę dostajesz. Bo tak to zabrzmiało, nie? Ale seryjnie, jak to działa do końca? Bo ja nie dostaję pieniędzy. U mnie pisze dostarcz wszystkie prezenty, właśnie mi się teraz wyświetliło w lewym rogu. Zacząłem czytać, tak powiem szczerze. Wiem, nie widziałem tego przedtem. Dobra. Gdzie ja teraz mam lecieć? Tutaj. No to okej, ludziska. Żeby też nie przedłużać, bo jak widzę, odcinek jest dosyć długi, zrobię wszystkie punkty i widzimy się pod koniec po prostu, jak będę robił prawdopodobnie ostatni punkt, nie? Okej, jesteśmy przy ostatnim punkcie. Tu beczkę robimy w dół, bo jak sami widzicie, punkt jest daleko. Kasa jest, tak wygląda. Zobaczymy, ile dostaniemy za tą całą kurde. Nie wlecę w punkt, jestem za wysoko, muszę zawrócić. Ja nie mogę. Ty tam do tej pory nie ogarnąłeś organizacji, bo coś się popsuło, nie ma gościa, który, no, z którym trzeba pogadać, żeby organizację założyć. Ciekawe, co się popsuło, w sensie, co się tam odczyniło. Kurde, nie podnoś mnie do góry, tylko tutaj zleć trochę w dół. Dobra, dzwonki włączamy i lecimy. Uwaga, uwaga. Prezydent został pomyślany, aby otrzymać wypłatę, co? Aha, muszę na lotnisku dolecieć, wylądować, żeby wypłatę dostać. To ty pewnie grałeś, jak jeszcze przed aktualizacją. Pamiętasz, co tam pisali, żeby tak, było inaczej działało. Teraz zaktualizowali, dobra. No to znowu mówiąc, nie przedłużając, widzimy się już na miejscu, bo jak patrzę na minuty filmu, to wow, nie wiem, czy będzie ktoś oglądał do końca, dlatego nie chcę przedłużać, żeby było szybciej, ale powiem tak, tekstury mi się już powczytywały w większości miejsc i w większości mapy mamy zimowy tutaj klimacik. Jesteśmy na miejscu, tutaj teraz tylko nie wiem jak wylądować, bo ja tu muszę niby chyba zlądować, a to nie będzie takie proste, jak sami zobaczyć możecie.
Dlatego ja się tutaj zawrócę. Chyba będę musiał zawrócić, tak, bo lądowisko mamy tu. Zmienili trochę. A druga sprawa, bo ja chyba pomyliłem na początku filmu. Ten event cały tutaj mikołajkowy, świąteczny nie jest do 10 grudnia, tylko do 10 stycznia, jakby coś było na początku przekręcone, ale nie pamiętam dokładnie, co ja powiedziałem, czy grudnia, czy stycznia, dlatego informuję albo poprawiam, że to jest do 10 stycznia, a nie 10 grudnia, żeby każdy wiedział. A druga sprawa, to są drzewa, jak ja mam tu wlecieć? Chyba tutaj sobie przelecę, nie wiem, czy skrzydłami ja to zahaczę? Tymi niby skrzydłami. Nie, zahaczysz. O, wylądowałem, 1100 zarobiłem. Ej, a jak się... A dobra, i wysiada się M-ką, ja na M-kę mam jeszcze minimapę zbindowaną. Dobra, 1100 zarobiłem, nie przedłużając dalej, żeby tu odcinek nie był zbyt długi. Przy tych elfikach i przy choince i przy bałwanach żegnam się z wami, do następnego. Siema! Jo, jo.